Almost heaven, West Virginia. Mój kot śpi za mną na zrywce od Lidla. Tak, ty też chcesz tam tęcy. No, hej, witajcie z tej strony Peki. Dzisiaj będziemy wspólnie reagować na Bogatego Edka. To jest kanał, który znalazłem przez przypadek na Facebooku, w takich różnych grupach. I tak pomyślałem sobie, zobaczę tą osobę, bo tak z wyglądu i z opisów i z thumbnailów to mi tak trochę wygląda jak taka trochę parodia z tą personą. Też takie różne persony były też w Niemczech, które udawały na przykład, że jest nieśmiejący się i obojętnie co było, zawsze tylko... No i to było akurat nieśmieszne w tym. Więc może to też będzie coś w tym stylu, więc odpalam sobie od razu filmik Skąd mam tyle pieniędzy. Cześć, jestem Bogaty Edek. Dobra, pierwsza rzecz, sandały. Okej, okay. Ja też zrobiłem kiedyś ten błąd raz w życiu, ale wtedy miałem 13 lat, okej? Okay? Przyznaję się. Wy natomiast prawdopodobnie jesteście w niskiej klasy społecznej. No. Tak. Spostrzegłem to po was, bo jeszcze nie zostawiliście łapki w górę. Nie zastanawiam was, dlaczego jestem w czapce, jeżeli tu jest tak ciepło. Odpowiedź jest prosta. Mnie otóż stać na tak czapkę drugiej marki. A ty, brudny plebsie, jedynie możesz się na to przyglądać. Ty byłem mały. Dalej mnie te sandały rozwalają. Mały. Powiedziano mi, że w okresie renesansu mój pradziadek był przeogromnym szlachcicem i zostawił mi ogromny spadek. Fun fact. Ja też jestem szlachtą. Ponieważ rodzina mojego ojca ma tam szlachtę, która została nadaną szlachtą przez chyba Mieszka, jak dobrze pamiętam. Więc jakoś tam daleko szlachtą jestem. Ja bym też mógł zawrócić sobie tytuł, czy tam podwójne nazwisko. Ale wygląda tak, że wszystkie dowody, czy tam wszystkie rzeczy mają moje wujkowie, bo mój ojciec jest najmłodszy od nich wszystkich. I szable, pierścienie, czy sygnat to się chyba nazywa po polsku, to wszystko oni mają. I jak byłem ostatnio moja dziewczyna, tak powiedziałem tak przypadkowo o tym, nie? I ona tak się zainteresowała, co, jak i tak dalej. Ja tak myślałem, czy to takie ciekawe, nie? I potem mi pokazałem herb i tak dalej. Ona powiedziała, ooo, będę pierwsza dama! Tak, będziesz. No dobra, dalej do Edka. Chcielibyście wiedzieć ile, ale prawdziwi biznesmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Chyba, że chodzi o rozmowy biznesowe wtedy, tak. Pieniądze to władza, a ja sobie mogę pozwolić na co tylko chcę. Ty natomiast będziesz się edukował w polskich szkołach. Akurat, że nie. Z których tak nic nie wyniesiesz. Co najwyżej skończysz za kasą w sklepie. W moich rękach znajduje się woda ze strumienia ze szczytu góry Mount Everest. Jack Daniels. Zapytacie, skąd mam taką wodę, jeżeli dawno by w takich warunkach zamarzła. Otóż tak. Pewnie nauczyliście w polskiej szkole, w jakiej temperaturze powinna zamarzać woda. Ale ja mam ludzi, którzy rozmrażają dla mnie ją palnikami o temperaturze 1000 stopni Celsjusza. Wtedy nie wyparuje przypadkiem? Boże, ja bym dał tak z chęcią nagrał, kurde, jako ten... Jak to się nazywa? Kolab. Kolebracji między, kurwa, Niemiec kontra Bogaty Edek. Czuję, że to by była jedna wielka parodia z tego. W tym właśnie momencie skosztujemy wody, która za litr kosztuje 500 złotych.
w sumie tyle, ile dostajesz do odpisu, aby przeżyć miesiąc. Ale to nieważne. W sumie kosztuje tej wody. Puh, pluję na was. O, wiesz, tak śmiał. O, wiedziałem! Dobry, jesteś naprawdę dobry. To jest taka parodia, ja pierdolę. A się mi płakać chce. O Boże! Chciałbym wam ocalić ten smak. Ale żeby to poczuć, musicie sami to skosztować. Co, wyleję na kamerę? Niestety nie skosztujecie tego, bo was na to nie stać. Ja już... Przejścia Movie Maker of 9000 normalnie, kurde. Muszę kończyć, moi drodzy widzowie. Ale czeka na mnie pod moim apartamentem limuzyna droga. Wy natomiast zostawcie łapkę w górę i suba, aby zaujrzeć w moje bogactwo w kolejnych odcinkach. Również skomentuj ten film z odpowiedzią, dlaczego jesteś takim plebsem. Do widzenia. Do widzenia. Coś jeszcze będzie? Nie, nie będzie. O Jezu, ale przejścia to ma z Movie Maker, jak nie wiem. Fajne. Więc moje zdanie na bogatego Edka, co dopóki jakieś powiedziała, mi się to wydaje, że to jest cała taka parodia z tego i no śmieszne jakoś to, muszę powiedzieć. Te sadały mi tak rozpieprzyły i z tym pluciem, bo powiem wam, bo to tak jest insider, u mnie w pracy jak coś mi zawsze nie pasowało, to zawsze robiłem jak do mnie mówisz i co mnie teraz tak rozsypało. Dobra. Życzę wam miłego dnia. Jak macie propozycje, to piszcie. Najpierw komentarz, potem następny komentarz, znaczy odpowiedź na swój komentarz z linkiem, bo jak mi od razu link dajecie, to mi daje jako spam i wtedy nie widzę. A jak dacie, wiecie, jak dacie pierwszy komentarz i wtedy dacie poniżej swój, jeszcze raz tylko z linkiem, to wtedy łatwiej mi wystartować, bo tak to muszę dziennie patrzeć spam i inaczej to będzie za ciężko dla mnie. Więc życzę wam miłego dnia. Idę sobie oczy przewieźć, normalnie płaczę. Cześć.